Zobaczyć to stare nasze Wilno! Zobaczyć to stare nasze Wilno! A z Wilna już droga! Liu Mei Guo Yan so shuo, mei you shenme shi ren. Dzień dobry. Witam w kolejnym wydaniu specjalnym To są Chiny Dziennik. Zgodnie z zapowiedziami powinniśmy opublikować drugą część relacji z naszej wyprawy do środkowych Chin, gdzie przeprowadzamy inspekcję fabryk i wyszukujemy nowych dostawców i producentów dla polskich importerów, czyli naszych klientów. Ale ze względu na sensacyjne treści, jakie ukazały się na temat Polski w chińskim internecie, natrafiłem na coś ciekawego. Po wpisaniu w chińskim internecie słowa Polska, czyli po chińsku Bolan, spadła na mnie lawina fake news na temat naszego kraju. Z góry chciałbym zaznaczyć, że są to fake news i nie mają nic wspólnego z treściami, jakie są publikowane w oficjalnych mediach państwa środka. Znamiennym jest fakt, że we wszystkich tych materiałach nie ma twarzy prowadzącego, tylko głos lektora podłożony pod działające na wyobraźnię wideo. Okej, zaczynamy z grubej rury. Pozwólcie, że zacytuję. Polskie oddziały powietrzno-desantowe wkroczyły na pole bitwy. Wybuchła wojna rosyjsko-polska. Stany Zjednoczone widzą, że Ukraina jest bezsilna, więc nakazują Polsce zaatakować Rosję. Polska bombarduje Wołgograd. Putin. Natychmiastowy kontratak. W tych filmach retoryka jest taka, że Polska prowokuje i atakuje. Niektóre fake źródła podają, że potajemnie wysłaliśmy polskie wojsko na Ukrainę, gdzie już trwają polsko-rosyjskie bitwy pancerne. Osobiście przypuszczam, że te fake news powstały na wskutek wiadomości o przekazaniu polskich czołgów na Ukrainę. Przypominam, że zaraz po Stanach Zjednoczonych jesteśmy najmocniej wspierającym Ukrainę państwem, które wysyła tam sprzęt wojskowy. Inne fake news informują o tym, że oficjalnie wypowiedzieliśmy wojnę Rosji i m.in. Wojsko Polskie maszeruje w kierunku Wołgogradu, który jest obecnie bombardowany przez polskie siły zbrojne. Odbiorcom serwowany jest przekaz, że wojna polsko-rosyjska trwa w najlepsze i to my, czyli Polska, jesteśmy żądnym krwi państwem, które napada na Rosję. Mówi się, że nasza napaść na Rosję jest spowodowana tym, że wyczuliśmy słabość Rosji wskutek wojny na Ukrainie i chcemy dobić Putina, ponieważ jest ku temu okazja. Biedny Putia musi się teraz bronić przed napaścią złych Polaków. Inne źródła podają, że jest to rozkaz USA, które postanowiło użyć Polski na wojnie w Ukrainie, ponieważ armia ukraińska jest zbyt słaba i sobie nie radzi na polu walki z Rosjanami. Polskim celem jest dobicie Rosjan i totalne zwycięstwo. Pojawiają się informacje o odwecie Rosji w postaci zbombardowania terytorium Polski, a w Polsce w ramach retorsji aresztuje się rosyjskich obywateli i konfiskuje rosyjskie mienie, aby dać upust polskiej złości. Według fake news powody polskiej agresji to głównie chęć wykorzystania obecnej sytuacji. Podkreśla się, że Polska nienawidzi Rosji za wszystkie krzywdy, których doświadczyliśmy w historii i są one istotnym powodem polskiej agresji. Pojawiają się też informacje, że Polska chce przejęcia zachodniej Ukrainy i niektóre fake news podają, że już napadliśmy nie tyle na Rosję, co na Ukrainę, wbijając tym samym Ukraińcom nóż w plecy, aby zająć Lwów i inne terytoria, które w przeszłości należały do Rzeczpospolitej. Wisienką na torcie są informacje o tym, że rosyjskie wojsko może przeprowadzić bezprecedensowy atak nuklearny na Polskę w ramach odwetu za polską napaść. Niektóre fake news przekonują, że skończymy podobnie jak Japonia w II wojnie światowej. Reasumując, według fake news Polska jest oszalałym z nienawiści agresorem, który chce zniszczyć niewinną Rosję. Wojna polsko-rosyjska trwa w najlepsze, a jej celem jest przejęcie przez Polskę zachodniej Ukrainy oraz dominacja nad Rosją. Większość tych fake news pojawiła się w ostatnim tygodniu i z dnia na dzień pojawia się ich coraz więcej. Przykładowo, niektóre fake news podają, że wojna już trwa oficjalnie, została wypowiedziana Rosji przez Polskę. Inne, że są to tajne operacje, do których się nie przyznajemy, a jeszcze inne, że na 9 maja, czyli w rosyjskie święto zwycięstwa, Polska planuje zmasowany atak na Rosję. Nie wiem, kto i po co publikuje te kłamstwa. Zdecydowanie są to działania szkodliwe dla wizerunku Polski i dla chińskiego odbiorcy, który jest słabo zorientowany w geopolityce, mogą się wydać prawdziwe.
Przypominam, że z chińskiego punktu widzenia dla niewykształconego chińskiego odbiorcy nie ma wielkiej różnicy pomiędzy Polską a Ukrainą. Dla nich Polska czy Ukraina to są jakieś stare postsowieckie republiki. Mieszkając w Chinach często słyszę pytanie, czy w Polsce mówi się po polsku. Jakim językiem mówi się w Polsce? Myślą, że po rosyjsku albo po angielsku. Aby zobrazować wam tą sytuację, podam przykład. Podobnie jak przeciętny polski odbiorca, raczej nie jest w stanie wskazać różnic pomiędzy Uzbekistanem a Turkmenistanem. I łatwo mógłby uwierzyć, że w przypadku wojny pomiędzy Kazachstanem a Uzbekistanem do walk wkroczył Turkmenistan i w takim fake news z powodzeniem można by było Turkmenistan zamienić na Kirgistan lub Tadżykistan. A przeciętny polski zjadacz chleba nie widziałby wielkiej różnicy w tych krajach, ponieważ nie jest w stanie wskazać ich na mapie i powiedzieć przynajmniej dwóch zdań na ich temat. Ufam w inteligencję naszych widzów, ale proponuję wam przeprowadzić mały eksperyment. Spytajcie się przeciętnego polskiego internauty, jaka jest różnica pomiędzy Uzbekistanem, Turkmenistanem, Kirgistanem a Tadżykistanem. Większość z nich nie jest w stanie wymienić nawet jednej stolicy z tych państw. I mniej więcej taką samą wiedzę ma niewykształcony Chińczyk na temat geografii naszej części świata. Dla nich Polska, Białoruś, Ukraina to jakby jeden tygiel i nie widzą dużej różnicy między tymi państwami. Oczywiście wielu na słowo Polska mówi o Marii Curie Skłodowskiej, niektórzy o Lewandowskim. Zdarzają się nawet tacy, którzy są w stanie wskazać naszą stolicę, Warszawę, czyli po chińsku Huasza. Ale należy pamiętać, że większość odbiorców łyka takie fake news bez głębszego zastanowienia. Mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego sprawę i wiecie, jak duża jest skala takiego problemu. Ten film opublikowałem, aby ostrzec i uświadomić, z jaką dozą dezinformacji obecnie mamy do czynienia w internecie. Przypominam, że oficjalne wiadomości z Chin możecie znaleźć na kanałach YouTube, CCTV lub CGTN. Które serdecznie polecamy, a szczególnie CGTN, ponieważ jest to m.in. anglojęzyczny serwis informacyjny, gdzie można znaleźć interesujące wiadomości nie tylko z Chin. Uważamy, że w dobie wszechobecnej dezinformacji i propagandy powinno się korzystać z wielu źródeł, a szczególnie z tych oficjalnych, i na podstawie porównywania informacji i źródeł samodzielnie wyciągnąć wnioski. To tyle w tym szalonym odcinku. Już wkrótce wracamy z naszą serią Chiński Ekspres, gdzie publikujemy prawdziwe informacje z Chin, opierające się na wiarygodnych źródłach. Ukażą się też następne odcinki naszej serii Dziennik Pokładowy, gdzie odpowiadamy na pytania widzów, do których zadawania w komentarzach serdecznie zachęcamy. I inne nasze filmy, w których pokazujemy nasze życie codzienne w Chinach oraz biznes, jaki prowadzimy w państwie środka. Dziękuję za wasz czas, zachęcam do subskrypcji i udostępniania naszych filmów. Do zobaczenia już wkrótce. Strzeżcie się fake news.